Pani Karzyna, która zna mnie już jest nawet 17 raz. Zna mnie i wie, że mnie trenujesz. Ale Filipa sobie zapisałem. Filip Patnicki w drugiej C. Zapisałem sobie, bo koniec roku się zbliżał, to ważny. Ale pan ładnie wygląda, powiedział. Także troszeczkę mnie rozumiem. Teraz jest młody 16 lat to kawałek historii. Za każdym razem zadajemy sobie pytanie i szukamy odpowiedzi, chociaż jest prosta. Cóż to jest patriotyzm? Patriotyzm jest wielu kolorów. Kiedyś się mówiło, ginąć za ojczyznę, kochać ojczyznę. To są takie wielkie słowa. A po prostu patriotyzm to jest wszystko to, co robimy dobrego. I babcia ma imieniny, na podzień babci, pójście na nich z kwiatkiem, to jest patriotyzm. Jest jakieś święto. Jeśli uczestniczymy w tym święcie, to też jest patriotyzm. Wspominanie kultury, wspominanie historii naszego miasteczka sprzed 100 lat, to też jest patriotyzm. Patriotyzm, tym patriotyzmem można się bawić. Ten patriotyzm nie musi być wcale nadmuchany, nadęty, wielkosłowny, tylko taki jak dzisiaj. I my tutaj dzisiaj zebraliśmy się wszyscy patrioci. I naszego miasteczka, i naszego powiatu, i Mazowsza, i Polski, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My się spotykamy o babci, tacie, o mamie, tu trzeba zaczynać. Najpierw rodzina, potem moja ulica, potem moja wioska, potem gmina i znowu tak dalej. A więc dzisiaj będziemy się bawić patriotycznie, wspominać historię Kałuszyna i innych miasteczek, takich jak przedwojenny Kałuszyn. Z nami będzie wspólnie wspominał, bawił się, uczestniczył pan burmistrz Kałuszyna Arkadiusz Czyżewski. Pani wiceburmistrz Henryka Sękas. Wspomniałem przed chwilą panią Grażynę Majer, która przyjeżdża do nas od 17 lat. Dzisiaj jest nie sama, cała 12, a może nawet więcej, 15 nawet przyjechali odpowiednio wcześniej, by jeszcze po Kałuszynie sobie pochodzić. Gmina Wyznaniowa Żydowska z Warszawy. Dzień dobry. My też się znamy już po raz kolejny. Kogoś by to jeszcze? Tam swoje dziewczyny, małe dziewczyny przywiózł Przemek Jaczewski. Mówię Przemek, bo Przemek jest na górę, jest naszym uczniem, a dzisiaj już z dziećmi, tu z dziewczynami przyjeżdża. Witamy Przemka z Muzeum Żydów Polskich Polin i jego dwie fajne dziewczyny. Współtworzymy to wszyscy z rodzicami. W związku z tym czas by powitać panią przewodniczącą Rady Rodziców, panią wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, Martynę Paszkę. Jeśli jest ktoś, kogo nie wymieniłem, a powinienem, to przepraszam bardzo, ale witam wszystkich jeszcze raz uczniów, rodziców, nauczycieli, wszystkich mieszkańców Kałuszyna i nie tylko, którzy dzisiaj z nami tutaj będą się bawić. Powitałem prawie wszystkich, ale prawie, jak mówią w telewizorze, czyni wielką różnicę. Jest z nami również, prawie jest, na żywo, prawie na żywo, przyjaciel naszych dzieci, przyjaciel naszych rodziców, przyjaciel Kałuszyna, nasz osobisty przyjaciel, przyjaciel Przemka, pana burmistrza i mnie, znany pewnie wam wszystkim,
z urodzenia niemalże Krałusiak, chłopak z Kałczyna, Józef Gelman. I Józef Gelman z dalekiej Jerozolimy z nami będzie się łączył prawie na żywo. Zdjęcia będziemy mieli autentyczne, wcale nie prawie Jerozolimy. Poprosiliśmy Józefa, by przywitał się z nami po hebrajsku, czyli kawałek tego Izraela, kawałek tej hebrajszczyzny będziemy tu zaraz mieli w Kałuszynie. Przyznam się szczerze, że osobiście nie znam hebrajskiego, chociaż słyszałem o nim wiele dobrego, ale będę starał się tłumaczyć. Wczujmy się w Jerozolimę, wczujmy się w klimaty, wczujmy się w te kilka tysięcy kilometrów stąd. Halo, 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 Jerozolima? Jerozolima, halo? Widząc niesamowite zdjęcia setek uczniów i nauczycieli ze szkoły w Kałuszynie, oddających cześć moim
braciom, którzy bohatersko walczyli i ulegli. Jest to dla mnie bardzo wzruszające doświadczenie. לראות את התמונות המדהימות של מאות תלמידים מורים מבית הספר כלשהי מכבדים את אחיי שנלחמו ושנפלו בגבורה. זוהי חוויה מרגשת יותר עבורי. תמשיכו להנציח את זכר יהודי תרשים ואת זכר יהודי מורים, ועל ידי כך תביאו צדק. My już powody się uczymy hebrajskiego. Pewnie już niektórzy ci wystrzęsi zauważyli, że Joseph mówi Karushin, to ma na myśli Karusz. Tak, prosty jest hebrajski. On mówi wtedy o Karuszynie. Proszę bardzo. Sejemy tu na Wami, Lidia Matajaka, Bart. תלמידים זכרו נא את המילים הבאות של הגיבור היהודי הפולני דוקטור יאנוש קורצ'אק. כך אמר: הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות מחנך אנשים. אני מעיד כי ברק הינו איש הדואג לדורות. כמו דוקטור קורצ'אק, מרק נותן מענה לדאגה באמצעות חינוך. איזה מזל יש לכולנו לחוות ולהיות אפילו שותפים זהירים למפעל חייו של מרק. תלמידים יקרים, הורים יקרים, הורים יקרים, הקאדיס, מרק, יורק, צ'מק היקרים, אני מודה לכם על הערב ועל המאמצים הרבים להנציח את זכר יהודי תרשים. שלום לכולכם ותודה רבה, ירושלים. שלום, 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 שלום. I końcóweczkę jeszcze pozwolę sobie przetłumaczyć. Jeśli tam mówił, słyszeliście Państwo doskonale, bo już jesteśmy po pierwszej lekcji hebrajskiego. Jeśli mówił o Korczaku, to nie do końca go zrozumiałem. Czy miał na myśli, że ja Korczak, czy Korczak mnie, ale w każdym razie przypomniał tylko bardzo ważnych słów, które Korczak powiedział. Henryk Goldschmidt, gdyby ktoś chciał. Jeśli martwisz się o nadchodzące posa kieszenicy, jeśli martwisz się o nadchodzące lata, sadź drzewa. Jeśli martwisz się o nadchodzące pokolenia, edukuj ludzi. I my to dzisiaj wszyscy, jak tu jesteśmy, robimy, bo wy wszyscy edukujecie jako rodzice, jako nasi goście, jako nauczyciele liczni przybyci. Przybyli tutaj, edukujemy właśnie, bo jest to zabawa, ale nie lekcja historii. Jeśli Józef wspominał tutaj Arkadius, to miał na myśli pana burmistrza Arkadiusza Rzeszowskiego, bo to pod jego czujnym okiem to wszystko też tutaj się dzieje. Jeśli mówił Jurek, to miał na myśli naszego księdza proboszcza, bo nie jest prawdą, że chrześcijaństwo czy judaizm są ze sobą w sprzeczności. Pięknie współpracujemy tutaj z Józefem, Józef z księdzem proboszczem. Jeśli mówił Przemek, to mówił o Przemku wspomnianym już tutaj naszym Jarzewskim z Muzeum Poli. Naszych uczniów. Drodzy uczniowie, nauczyciele, rodzice, dziękuję Wam za liczne wysiłki na rzecz upamiętniania Żydów z Kaluszyna. Szalom, czyli wiemy już wszyscy, szalom, ale czyli wszystkiego najlepszego, pokój za nim, nieważne jak ktoś sobie wytłumaczy, bo nawet takie zwykłe do widzenia, to też jest bardzo wartościowe słowo. Dziękujemy bardzo. Pomachajmy Józefowi. On widzi. Jeśli ktoś myśli, że nie widzi posad, satelity, się wszystko z góry. Pan się przestraszył, nie? Założył się cały Wikipet i już jestem, nie? To tak trzeba machać. Dziękuję.
Kilka tygodni temu, wiedząc, jak bardzo dzieci lubią się przebierać,
przebiegać, jak bardzo dorośli lubią się przebiegać. Zorganizowaliśmy konkurs w dwóch kategoriach: uczniowie i dorośli. Nazwaliśmy konkurs ze starej kałuszyńskiej szafy. Zadaniem było przebrać się za mieszkańca Kałuszyna narodowości żydowskiej sprzed 180 czy nawet 200 lat. A dzisiaj rozstrzygniemy ten konkurs. A moi drodzy, z tyłu w przerwie będziecie mogli sobie pooglądać zdjęcia. Zrobiliśmy to na zasadzie czarodziejskiego ogrodu, że odtworzyliśmy naszych mieszkańców na tych fotografiach, jak mogliby wyglądać 100 lat temu. Pani Monika Sośnicka pomagała nam i oto teraz nagrodę. Karol Kurkus za zajęcie trzeciego miejsca. Brawa dla Karola. Na Karola jest kopertka, a w kopercie Karolu jest 306 dni. Ale byś miał kłopot z przeliczeniem. Czeka tam mniej więcej złotówka, więc żeby uprościć, 300 zł. Gratuluję. Trzecie miejsce. Odnosi się do sprawy rodzinnej. Kacper Kurkus. Troszeczkę tam z tymi minokrami unowocześniono. Drugie miejsce z kałuszyńskiej przedwojennej szafy. Chłopak, który ciągle bawi się, tak jak my się kiedyś bawiliśmy, latając, zbiegając w szkołę pod rowerem, albo po prostu ciągaliśmy patelnię na sznurku. Franciszek Roczek i jego patelnia. Drugie miejsce i 500 zł. Drugie miejsce. No, przebranie na dzisiaj zespołowe, że tak powiem, bo za chwilę będzie tańczyła. Ale jest na zdjęciu. Zosia Laskowska. Zapraszam. Drugie miejsce, 500 zł. I pierwsze miejsce. Koperta w kopercie 800 zł. Janek Perski. I druga kategoria to dorośli. Zadajecie trzeciego miejsca. Pani Henryka Grys. Pani Henryka nie robiła tego dla kasy, więc tak to kopertę leniwie wzięła, ale... Pani Marianna Grabarska, trzecie miejsce. A pan Stanisław Wąsowski również zajął trzecie miejsce. Pani Sabina Nowicka, trzecie miejsce i 300 zł. Pani Wanda Wąsowska zajęła drugie miejsce. Brawa dla pani Wandy Wąsowskiej. Zapraszamy panią Wandę. Emocje sięgają z zenitu. A któż to pierwsze miejsce? Jeżeli pisze pierwszego miejsca, nie przyznano. Żartuję oczywiście. Pani Jolanta Jędrzejkiewicz, pierwsze miejsce i 800 zł.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Monice. Dziękujemy uczestniczkom. A nagrody są co roku atrakcyjne. W przyszłym roku również będzie konkurs i zapraszamy już teraz wszystkich do konkursu. Dziękujemy bardzo.